Gości, Mariusz Misiura. Panie trenerze, prosimy o ocenę tego dzisiejszego spotkania. Troszeczkę zobrazuję, bo widzę tutaj u Państwa takie ponure humory, miny. Najpierw rozpocznę od tego, że smutno, że trener gospodarzy nie znalazł czasu, żeby się tutaj przywitać z trenerem gości. Dwa wyjścia widzę, że pierwszy tak urósł piórka, że pracował w ekstraklasie, że nie wie, że w jaki sposób powinno się przywitać z trenerem gościa. Być może w tym czasie, jak trenerzy w ekstraklasie się witali, to on rozkładał rozrzewkę i nie widział, że jest coś takiego. Po drugie, być może uznał, że nie wypada, czy że nie szanuje trenera, który ostatnio 8 lat spędził w Chinach i w Akademii Realu Madryt, więc bardzo mi przykro, że po powrocie do Polski po 8 latach doświadczam takiej sytuacji. Uważam, że powinniśmy tutaj my w takim środowisku trenerów bardzo dbać o siebie i jestem rozczarowany zachowaniem trenera i szkoda. Co do samego meczu. Na pewno po pierwszych 30 minutach i po tym, że jak strzeliliśmy bramkę w 84 minucie, to czujemy się rozczarowani, ale też trzeba oddać, że Wigry Suwałki miały świetną końcówkę pierwszej połowy, miały taki moment 10-15-minutowy dominacji w drugiej połowie, gdzie na pewno ta bramka też im się należała. Czy wynik remisowy jest sprawiedliwy, to podejrzewam, że z perspektywy tutaj gospodarzy będą być może mówili tak. Ja mam takie wrażenie, że takich czysto klarownych sytuacji stworzyliśmy dużo, dużo więcej. Jestem bardzo dumny ze swoich zawodników za to, jak realizowali plan. W jaki sposób też tak przytoczę taki przykład, żeby zobrazować, dlaczego mówię, że jestem z nich niesamowicie dumny i szczęśliwy, jak realizują plan, bo był u nas ostatnio trener na stażu i zadał mi pytanie, dlaczego w czasie zajęć, w czasie różnego rodzaju gier ich nie przerywam i w jaki sposób nie zwracam uwagi, czy w jaki sposób nie mówię, co mają robić. Uważam właśnie, że jesteśmy takim okrętem, czy oni są na boisku takim okrętem, który płynie po nieznanych wodach i są przygotowani na różnego rodzaju anomalie pogodowe, na sztormy i dlatego dzisiaj uważam, że te wszystkie sytuacje, które się tworzyły na boisku, nie byli na nie niesamowicie dobrze przygotowani, dlatego nie mieli, że tak powiem, problemów tutaj, że tak powiem, zagrać równy mecz z Wigrami. Z czego się na pewno bardzo cieszę. No szkoda, że nie zagraliśmy znowu na zero z tyłu, bo to było naszym takim dzisiaj oczywiście zwycięstwo celem, ale też i zero z tyłu. Muszę powiedzieć, że jestem tutaj pierwszy raz i bardzo mi się tutaj podoba. Świetny obiekt, dużo ludzi na trybunach. Uważam, że tak powinna wyglądać piłka w każdym mieście, więc tutaj życzę Państwu jak najwięcej emocji, jak najwięcej wrażeń. Oby więcej takich obiektów było w Polsce. Z przyjemnością na pewno, kiedy będę następny raz tutaj przyjeżdżał, to będę przyjeżdżał z uśmiechem, że zobaczę świetny obiekt, fajnych ludzi i z tego Państwu życzę, żebyście tutaj doświadczali fajnych emocji w przyszłości. Panie trenerze, właściwie kompletna wypowiedź, ale jeszcze zapytam, bo tak patrząc na Pana kadrę, to fajne nazwiska Pan ma. Ten Znicz już jest, czy jeszcze będzie, czy Pan jeszcze czasu potrzebuje? Wie Pan co, bardzo tutaj dziękuję swoim prezesom, że gdzieś te głosy, które gdzieś tam po cichu mówiliśmy, że chcielibyśmy jeszcze wzmocnić tą kadrę, chcielibyśmy ją mieć jeszcze szerszą, to prezesi no, zadbali o to, żebyśmy dostali teraz kolejnych trzech zawodników, Szumana Gamatsu, czy Kosa, czy Mateusz Morzeń. Są to zawodnicy, że tak powiem, z dużą jakością, ale zawodnicy, którzy mieli takie małe perturbacje życiowe ostatnie 2-3 miesiące, teraz w jakiś sposób do mnie uważam, że takie duże zadanie, żeby jak najszybciej ich przygotować, żeby jak najszybciej ich wdrożyć w trening, żeby jak najszybciej byli zdolni do gry na 100%, na 90 minut, ale bardzo się cieszę, że są z nami. Tutaj tak samo mamy nadzieję, że jak najszybciej wróci do nas Igor Lewczuk. Jest to dla nas niesamowicie ważna osoba, nie tylko na boisku, ale też i w szatni, w takim codziennym naszym przebywaniu jako drużyna. Bardzo nam go brakuje i mam nadzieję, że Igora tak samo i resztę tych zawodników, którzy ostatnio do nas dołączyli, zobaczymy w większym wymiarze czasowym już za tydzień. Za tydzień zmierzycie się z Sokołem Ostróda. Boże, nie można lekceważyć nikogo w tej lidze, no ale wiadomo, że ten zespół nie punktuje, nie zdobywa bramek. Tak, no dzisiaj właśnie pierwsze słowa, które po gratulacjach złożyłem w szatni drużynie, to ich poprosiłem o to, żebyśmy sobie przed meczem nie dopisywali właśnie trzech punktów, bo będzie to mecz
być może o innym charakterze, będziemy musieli grać więcej atakiem pozycyjnym i musimy być do tego bardzo dobrze przygotowani, więc dlatego ich poprosiłem o taką teraz moment, żeby się zregenerować jak najlepiej. Jutro trening, poniedziałek dzień wolny, od wtorku zaczynamy misja Ostróda i tak jak pan powiedział, potrzebujemy 3 punktów, chcemy w jakiś sposób odskoczyć od tej strefy spadkowej na taką bezpieczną odległość punktową, żeby w jakiś sposób no, żyło nam się tak spokojnie i bez takich jakichś nerwów i niepotrzebnie takich negatywnych emocji. Panie trenerze, serdecznie dziękujemy panu za spotkanie. Życzymy oczywiście powodzenia i zawsze pan jest mile w Suwałkach widziany. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz mówię, że z przyjemnością tutaj przyjadę w przyszłości. Bardzo dziękuję. Jest z nami trener gospodarzy Dawid Szulczek. Panie trenerze, zanim ocena meczu, nawiązanie do słów trenera gości, który miał jakby taki żal, że pan nie przywitał się z nim przed samym meczem, ale wychodzi na to, że trener gości chyba nie zna tych nowych procedur covidowych, tak? No odkąd jest COVID, to nie witamy się z trenerami na boisku, ale zawsze robimy to w środku, co też jest śmieszne, skoro nie można tego zrobić na boisku, a w środku i tak każdy to robi i jeszcze trener ma o to żale. Może trener nie wie, jak wyglądam, bo myślę, że asystenci i piłkarze mogą potwierdzić, że ze wszystkimi się przywitałem, tak zostałem wychowany przez rodziców i kultura osobista tego wymaga. Zresztą po meczu pierwsze, co robię, zawsze przechodzę, dziękuję sędziemu technicznemu, idę do ławki gości, do trenerów gości, dopiero później idę do swoich zawodników, więc myślę, że po prostu trener może nie skojarzył, może myślał, że jestem zawodnikiem rezerwowym albo jakimś członkiem sztabu, ale gwarantuję trenerowi, że witałem się ze wszystkimi. I nie wiem skąd te żale. I myślę, że nie musiał tego mówić publicznie, bo mógł przyjść po meczu i mógł się zapytać, zobaczyć, może rzeczywiście nie wiedział, kto jest trenerem i tak do tego doszło. Żeby to wybrzmiało, pan szanuje trenera gości za jego dokonania, bo przedstawił nam swoje dokonania. Ale że oczywiście, że ja szanuję. I nie wiem skąd takie żale, bo myślę, że normalnie mógł trener przyjść do mnie po meczu i powiedzieć. Myślę, że po meczu już wiedział, bo stałem mimo wszystko 90% czasu przy linii, więc myślę, że to było łatwe do zdiagnozowania. Poproszę o ocenę tego spotkania. No, my gramy tak jak do tej pory, czyli bardzo nerwowo, jest jeszcze taki brak zrozumienia i myślę, że to jest główna przyczyna. Mamy bardzo dużo oczekiwania w stosunku do siebie, cała generalnie społeczność, kibice, zarząd, piłkarze, sami w sobie, my jako trenerzy. No ale niestety my musimy podejść z pokorą do tej ligi, bo z Nicz Pruszków to nie przyjechała drużyna kelnerów, tylko drużyna, która wygrała na Chojniczance, drużyna, która kontraktuje Kosakiewicza, Możdżenia, czyli drużyna, która się po prostu też będzie liczyć, bo myślę, że to dziś też było widać, że ten Znicz to nie jest tak, jak się komuś wydaje, że miał przed meczem 7 punktów, że to będą jacyś chłopcy do bicia, a my tak podchodzimy do tego jeszcze z perspektywy startu poprzedniego sezonu, gdzie ta drużyna była praktycznie taka stabilna, dużo zawodników zostało i jak przyszły wzmocnienia, to były wzmocnienia top, bo i Adamek, i Babiarz byli wiodącymi zdecydowanie zawodnikami jesienią, potem jak do tego doszedł Bogusławski, Solisz, to my się cały czas wzmacnialiśmy. Teraz odeszli zawodnicy, którzy grali w tym pierwszym składzie, a większość zawodników, którzy zostali, są po kontuzjach i generalnie no, nie ma co gadać, my po prostu musimy iść, zrobić kolejny trening, zasuwać na treningu wyrównawczym teraz ci, którzy nie dostali szansy, zrobić pomiędzy zawodnikami dodatkowo jeszcze taką rywalizację, żeby każdy czuł, że ma szansę wskoczyć, żeby to wszystko się w treningu napędzało. Ja doskonale wiedziałem na początku tego sezonu i mówiłem o tym pierwszego dnia, jak się spotkaliśmy podczas okresu przygotowawczego, mówiłem przed ligą, że to nie będzie tak, że Wigry będą wygrywać mecz za meczem, my będziemy ciągle w czubie tabeli, bo miałem świadomość tego, że ten start będzie trudny. No. Dzisiaj na boisku jest Rybicki, który przed chwilą doszedł, Michalski, który przed chwilą doszedł, gra Gruszczyński, no bo absencja Brito gdzieś tam też po ostatnim meczu plus w tygodniu nie był do pełnej dyspozycji, dlatego nie zdecydowaliśmy się, mamy przed sobą trudne mecze z Ruchem i Legią i chcemy mieć wszystkich naszych jakościowych piłkarzy zdrowych i na ten moment to wygląda tak, mamy szeroką kadrę, ale w tej szerokiej kadrze są zawodnicy kontuzjowani, zawodnicy po kontuzjach, i bardzo dużo nowych osób. To dlaczego my mamy wyglądać lepiej niż nasi przeciwnicy, którzy trenują ze sobą od pół roku, roku i tych zmian w tych innych klubach było mniej? To nie ma szans na to, że za tydzień będziecie wyglądali lepiej niż wasi przeciwnicy, bo jedziecie do Ruchu Chodzi. Oczywiście, że szanse są, ponieważ to jest piłka nożna, a piłka nożna jest nieobliczalna. I ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że my jedziemy na mecz, gdzie będzie kilka tysięcy ludzi na trybunach, gdzie moi zawodnicy dostają kopa dodatkowego, takiego powera, którego nie można z siebie wydobyć, kiedy gra się gdzieś tam w innych okolicznościach. I sama ta otoczka, Ruch Chorzów, 14-krotny mistrz, za chwilę Legia,
Legia 15-krotny mistrz Polski, więc mamy taką zbitkę, gdzie jakbym się obudził po kilku latach śpiączki, to bym nie wiedział, w której lidze grają w gry, jakbym wiedział, że grają z Ruchem Legią i za chwilę ze Śląskiem Wrocław, co prawda z rezerwami. Natomiast no, to jest mocny tydzień i też to jest tydzień prawdy. No, ja też tych zawodników muszę zobaczyć, bo ja chcę, żeby w gry doskoczyły do szóstki na zimę i musi dostać szansę Gruszczyński, który pierwszy raz dzisiaj zagrał w pierwszym składzie w seniorskiej piłce. Trochę się spalił, natomiast to jest młody chłopak, który na treningu pokazuje duży potencjał i te najgorsze chwile już za nim. Już wszedł w Puławach dzisiaj w pierwszym składzie. Nie wyszło, trudno, to też jest moja pierwsza wędka, odkąd jestem trenerem Wigier i raczej takich rzeczy nie robię. Natomiast potrzebowała tego drużyna. I wiem, że Grucha jest twardym facetem i on za chwilę wejdzie raz, drugi z ławki, on jeszcze pokaże jakość. Natomiast no, my mamy przed sobą znowu drugi pełny mikrocykl. Już myślę, że jak będziemy wszyscy razem znowu już drugi mikrocykl, to po prostu to będzie wyglądało 5% lepiej. Zresztą pierwsza połowa była bardzo słaba, bo w drugiej połowie przecież graliśmy lepiej. Tą bramkę dostaliśmy z kontry, dlatego właśnie, że więcej graliśmy na połowie przeciwnika i myślę, że to było też widać. Nie było jakiejś 100% sytuacji, bo też Znicz się mocniej wycofał. Natomiast w pierwszej połowie Znicz był drużyną lepszą, ale to my strzeliliśmy w słupek i mieliśmy chyba groźniejszą sytuację. Natomiast w drugiej połowie to my byliśmy drużyną lepszą, ale Znicz wykorzystał jeden kontratak. My też zbieramy frycowe, bo mamy zawodników, którzy przyszli nie grając jeszcze na szczeblu drugiej ligi i to tak funkcjonuje. No. Co innego, gdybyśmy wzięli piłkarzy takich jak Stal Rzeszów, którzy nie dość, że w zeszłym sezonie wszystko grali w tych swoich drużynach, to jeszcze grali w tych drużynach dobrze. No bo wtedy taki piłkarz po prostu wchodzi i on samą jakością jest w stanie. My na dzisiaj mamy taki problem, że niektórzy zawodnicy mają problem, żeby przyjąć piłkę, podać celnie do partnera, nawet nie będąc pod naciskiem przeciwnika i nas to po prostu napędza w złą stronę. My musimy przegryźć to, wejść dobrze w mecz, bo to jest drugi mecz z rzędu, kiedy źle wchodzimy w spotkanie. I ja wiem, że moich piłkarzy stać na to, że wyjdziemy na Ruch Chorzów, zaczniemy dobrze spotkanie, wejdziemy dobrze w mecz, będą dobre podania, to wszystko się pozytywnie napędzi i ten mental też pójdzie w dobrą stronę. Dobrze, i tak bardzo krótko na koniec. Lokata w połowie tabeli, bo to jest mniej więcej dziewiąta lokata Wigier. Ona teraz oddaje potencjał tej drużyny, dyspozycję tej drużyny, to jest właściwe miejsce? Ja uważam, że ona oddaje dyspozycję tej drużyny, ale nie potencjał, bo my potencjał mamy na to, żeby być w pierwszej szóstce i musimy to zrobić na zimę, żeby do tej szóstki wskoczyć. Natomiast wiemy o tym, że będziemy musieli trochę gonić w październiku i listopadzie, ale myślę, że dyspozycję oddaje. No. Też mówiłem o tym, że ten okres przygotowawczy przebiegał dosyć wolno i na niższych obciążeniach, bo nie chcieliśmy tych zawodników tracić. Jak ktoś nie gra 3 miesiące, pół roku, ktoś jest po operacji kręgosłupa, ktoś po jakimś zabiegu, no to nie możemy go wrzucić w normalny okres przygotowawczy i to później w lidze wychodzi. Dlatego są takie momenty, że ktoś złapie zadyszkę, że ktoś ma jeszcze problem, nie wiem, kogoś coś pobolewa, to jest zupełnie normalne i zresztą widać to chyba najlepiej po Kacprze Michalskim, który przychodzi, był w pełnym treningu, on wchodzi, gra, dużo biega, jest gotowy. Widać to po Mularczyku, który jest w stanie biegać tam i z powrotem od pola karnego do pola karnego, Łabojko tak samo. Natomiast no, nasi zawodnicy, którzy byli kontuzjowani, oni mają jeszcze takie zawahania. A jak ktoś jest zmęczony, to robi więcej błędów, bo piłka mu się nie klei nogi. Dla mnie to miejsce, w którym się znajdujemy, nie jest zaskoczeniem dzisiaj. Natomiast będę bardzo zawiedziony, jak nie będziemy w szóstce na koniec tej rundy. Dobrze, i jeszcze krótko na koniec, bo kibice lubią jasne deklaracje. Powiedzmy sobie jasno, Wigry grają awans? Wigry grają o to, żeby na zimę być w szóstce, a ja już deklaracji żadnych nie dam, bo tu się co pół roku coś zmienia. I tak jak mówiliśmy przed tym, jak ja przyszedłem, że gramy o awans, będziemy się wzmacniać i tak dalej, tak potem się skończyło na tym, że to wszystko się jakoś rozeszło. Teraz straciliśmy mnóstwo zawodników, więc ja powiem tak. W tym składzie personalnym, którym mamy, ja jako trener postaram się i robię to codziennie, żeby jak najlepiej tych zawodników przygotowywać, żeby oni dochodzili fizycznie, żeby ta jakość piłkarska się poprawiała i bardzo chcę, żebyśmy byli w szóstce na zimę, bo jeżeli będziemy w szóstce na zimę, to wiem, że będziemy zimą patrzeć w górę tabeli, starać się to wszystko napędzać, żebyśmy mieli szansę powalczyć o ten awans wiosną. Natomiast ja ze swojej strony nie dam takiej deklaracji, bo to nie jest zależne ode mnie. Ja jestem tylko jakimś trybem w tej maszynie. Trener, jeżeli ja bym był tutaj prezesem, dyrektorem i ja bym decydował w 100%, ten zawodnik zarabia tyle, taki przychodzi, robimy to tak, to tak, to tak, to ja bym mógł wtedy rzucić deklarację, gramy, nie wiem, o awans, bo ja tu rządzę. Natomiast ja rządzę tylko tym, co się dzieje na treningu bezpośrednio i tym, kto wychodzi na boisko, a nie tym, jak funkcjonujemy w całości. A też wiem, że niestety to nie jest zależne od wszystkich naszych rządzących, bo to zależne jest też od czynników zewnętrznych.
jak będą dotacje miejskie, jak będą sponsorzy, po COVID-zie też jakieś te pieniądze były niższe, nie wiem, to już trzeba pytać członków zarządu, natomiast wiem, że od nich to też nie jest zależne wszystko, jak to wygląda pod kątem finansowym, a nie ma co ukrywać. Nie wiem, to chyba nie jest tajemnica. My chcieliśmy też chociażby Kosakiewicza, no ale nie te pieniądze. Chcieliśmy kilku innych zawodników, którzy są w innych drużynach, ale też, no niestety, nie te pieniądze. Dlatego my dzisiaj musimy podejść do tego z pokorą. Jesteśmy na tym miejscu, na którym jesteśmy. Na szczęście mamy na tyle jakości, bo na każdą pozycję mamy dobrych zawodników, żeby wskoczyć na szóstkę i w tej szóstce się znaleźliśmy. A co będzie wiosną, to zobaczymy, jak skończymy tą rundę i jak będzie wyglądał okres przygotowawczy. Bo na pewno musimy mieć lepszą organizację pracy w tą zimę. Mam nadzieję, że będę tu dalej trenerem, bo kontrakt mi obowiązuje. I musimy mieć lepszą organizację pracy. No bo w zeszłą zimę było wiele niedociągnięć, ja wiem, że też pogoda miała na to wpływ. Panie trenerze, dziękujemy bardzo. Życzymy bardzo dobrego meczu w Chorzowie i punktu. I ja oczywiście muszę podziękować naszym kibicom, bo mimo tego, że tracimy bramkę ze Zniczem, to z tej strony, gdzie siedzi młyn, cały czas jest pozytywny doping, nie było gwizdów, było pozytywne ładowanie. Z drugiej strony 90% trybun też pozytywnie nas ładuje. Nie zwracamy za bardzo uwagi na te pojedyncze negatywne słowa, bo to nikomu nie pomaga. No, wszyscy jesteśmy sfrustrowani tym, że ta gra się nie klei. Natomiast jeżeli zaczniemy negatywnie jeszcze działać, no to nikomu nie pomoże. Nie wiem, czy komukolwiek pomaga negatywne bodźcowanie. Myślę, że raczej trzeba zagrzewać do walki niż bodźcować negatywnie.